No i oni nam krzyczą dalej, iść pod mur, a myśmy pod mur nie chcieli już iść. Wtedy dopiero dopadli do tych CKM-ów tutaj ustawionych, położyli się, mieli tak po nas zamiar strzelać. Ktoś z tych naszych, z tej naszej grupy krzyknął, kładźcie się na ziemię, bo będą strzelać. To myśmy wtedy, oczywiście wszyscy się położyli i twarzą do ziemi, plecami do góry. Także i oni dopiero już przy tych karabin maszynowych nie mogli strzelać, bo były ustawione na nóżkach, tak akurat na wysokości tego muru, tylko weszli wtedy między nami, chodzili między nami i strzelali. Ja nic nie widziałem, w ogóle po twarzą do ziemi leżałem. Matka leżała po mojego boku, po prawej stronie. Troszkę tak była wyżej niż ja leżała, bo akurat na podwyższenie z tych kartofli leżała. A ja leżałem koło matki. Matka mi lewą ręką objęła tak mnie za szyję. Ja matki trzymałem za palec tutaj, mocno ściskałem i czułem, jak jej bije puls. A jak oni weszli po raz pierwszy, zaczęli strzelać między nami, chodzili, strzelali. No i tam dużo razy zabili i nie byli ranni. I tak postrzelali może 20 minut. Potem odeszli, z powrotem tu do ulicy odeszli. A tam niektórzy w międzyczasie krzyczeli dogi i bluźnieli na nich, inni się modlili. No różne reakcje były ludzi. Ale ja potem po chwili poczułem, że u matki tak jakby we wnętrznościach jakby jakieś się gotowało, jakie bulgotanie było w brzuchu. I ten puls zaczął coraz wolniej bić. Tak mniej mnie potem w ogóle przestał bić. Ja wiedziałem, że matka nie żyje jeszcze. Odezwałem się do matki, bo widziałem, że ich tu nie ma, tylko tu stoją. Pytam się, mamo, żyjesz? Matka nie, cisza. To ja matkę potrząsnąłem na ten palec. Mówię, mamo, żyjesz czy nie? Cisza. Miałem wtedy 13 lat.